przedsięwzięcia publiczno-prywatne. Na świecie bardzo popularna od wielu lat już forma realizacji celów publicznych przez samorządy, przez administrację centralną, przy współpracy ze stroną prywatną, która ma świetne doświadczenie biznesowe i dysponuje dużo większym potencjałem finansowym. U nas jeszcze bardzo w niewielkim stopniu rozwinięta, a nasza kontrola pokazała szereg barier, szereg przeszkód, na które napotykają partnerzy prywatni i państwowi przede wszystkim w stosowaniu tej formy realizacji celów publicznych. Istnieje taki rodzaj nastawienia, że musimy pozyskać kapitał prywatny, bo musimy reformować finanse publiczne i obcinać wydatki publiczne, w porządku, ale jednocześnie usiłujemy zrobić to w sposób taki dosyć cwaniacki, prostacki. Wszystko, co możliwe, przerzucamy na partnera prywatnego, czyli na przykład przerzucimy na partnera prywatnego różne ryzyka, nie dając mu żadnych praw. Klasyczny przykład, to jest dla mnie taki spektakularny przykład, jak to się źle robi. Z braku świadomości, wiedzy na temat PPP, to jest tak, że w SIF-cie, w warunkach zamówienia, mówimy, że jest absolutny zakaz zastawiania wniesionych przez gminę aktywów. Co to oznacza? Że nie mogę wziąć kredytu hipotecznego. Na przykład na budowę budynku czy czegokolwiek innego. Nie dostanę kredytu. Więc to jest po prostu warunek, który z góry wiadomo, że doprowadzi do nieudanego przetargu, bo nikt się nie zgłosi. Tak się dzieje po prostu i to jest wiele takich przypadków. Wszyscy nasi rozmówcy, również ustalenia naszej kontroli, pokazują na niedostatek wiedzy, na niepewność poruszaniu się w przepisach, niepewność, jak zareagują instytucje kontrolne na podjęte decyzje, na zawarte umowy, brak wiedzy, brak doświadczenia i obawę przed korzystaniem z doradców zewnętrznych. Strach przed łatwym oskarżeniem o korupcję, niekierowanie się interesem publicznym, o w ogóle podejmowanie jakichś trudnych decyzji, o narażenie się też lokalnym społecznościom, na przykład spalarnia, cmentarz i spalarnia, prawda, w Krakowie. To wiele lat trwało, zanim oni dostali akceptację społeczną, ale oni wiedzieli, że ją muszą dostać. A ogromna ilość takich projektów się kończy na początku, wtedy my nie przejdziemy przez to, wszyscy są przeciw. Więc jak wiadomo, ciągle w Polsce nadal aktualne jest twierdzenie, że lepiej nic nie robić niż cokolwiek, bo i tak się będzie oskarżonym o złe rzeczy.